będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w środę 20 grudnia. Dzisiaj usłyszymy wspaniały fragment z początków historii, tego, co wydarzyło się później w Betlejem. Będzie to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 26 do 38. Posłuchajmy tej Ewangelii. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gawriela do pewnego miasta w Galil, zwanego Naceret, do dziewicy zaręczonej z człowiekiem imieniem Józef z domu Dawida. Dziewicy było na imię Miriam. Zbliżywszy się do niej, anioł rzekł: Szalom, Pani obdarzona łaską, Adonaj jest z Tobą. Bardzo ją zbiły z tropu jego słowa i zastanawiała się, co ma znaczyć takie pozdrowienie. Anioł powiedział jej: Nie bój się, Miriam, bo znalazłaś łaskę u Boga. Posłuchaj, oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jeszua. Będzie on wielki, będzie nazwany synem Haeliona. Adonai Bóg da mu tron jego praojca Dawida i będzie on rządził domem Jakowa na wieki. Jego królestwu nie będzie końca. Jak to możliwe? Spytała anioła Miriam, skoro jestem dziewicą. Anioł odrzekł jej: Ruach Hakodesz stąpi na ciebie, moc Haeliona zakryje cię. Dlatego święte dziecko, które ci się urodzi, będzie zwane Synem Bożym. Masz krewną Eliszewę, która jest starą kobietą i wszystkim wiadomo, że jest bezpłodna. Lecz poczęła ona syna i jest w szóstym miesiącu ciąży, bo u Boga nic nie jest niemożliwe. Miriam powiedziała: Jestem sługą Adonai. Niech mi się stanie, jak rzekłeś. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, bardzo nam znany jest ten fragment zwiastowania. Bardzo często go też rozważamy podczas modlitwy różańcowej. Ale ja dzisiaj chciałbym tak zwrócić uwagę na takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest powszedniość, czyli taka zwyczajność. Popatrzcie, my już jakby do tych świąt Bożego Narodzenia trochę się przygotowujemy, trochę widzimy jakiegoś zamieszania na ulicach, czujemy, że coś się dzieje, że coś zmierza w którymś kierunku. Tym kierunkiem są oczywiście święta Bożego Narodzenia. Tam tak nie było. Tam była zwyczajność, taka codzienność, można powiedzieć szarość. I właśnie w tą szarość wchodzi w Bóg. Ja nie chcę powiedzieć, że to takie przygotowywanie się przez tą atmosferę, przez przygotowania, że to jest coś złego, bo my już dzisiaj wiemy, do czego świętujemy. Ale proszę, nie zapomnijmy, że Bóg może przyjść nie w tym momencie, w którym my tak wszystko nakręcamy na ten najważniejszy moment, na ten pik, na ten punkt K, że nam się wydaje, że to właśnie teraz On powinien przyjść. Może przyjść zupełnie w innym momencie. Może właśnie te święta, to Twoje zwiastowanie będzie w jakimś najmniej oczekiwanym momencie, ale moi drodzy, nie będzie to taki moment zaskoczenia, to znaczy takiego totalnego niespodziewania się, dla tych, którzy oczekują na ten moment. Maryja, ona tak naprawdę była tęskniąca za takim momentem. Oczywiście i na pewno nie myślała, że to ona stanie się matką Syna Bożego, ale ona oczekiwała tych obietnic, które miałyby się spełnić, mają się spełnić, obietnic, które od kilku tysięcy lat już zapowiadali prorocy. Maryja tego oczekiwała. Dlatego ten moment przyjścia był o tyle niezaskakujący,
że czekała na to wypełnienie się obietnic Boga, a zaskakujący był o tyle, że no, ona nie spodziewała się, że to ona zostanie wybrana na matkę Syna Bożego. Więc kochani, tak samo i my, bądźmy oczekujący obietnic, które mają się wydarzyć w naszym życiu. Pan Bóg chce do nas przyjść. I to są często rzeczy, obietnice, które wymykają się naszemu ludzkiemu rozumowi. Zaraz do tego właśnie dojdę w tym drugim, ale my je mamy oczekiwać. My ich mamy oczekiwać. Tęsknić za nimi, być przygotowanymi. Tak na ile się da, właśnie przez modlitwę, przez szukanie Słowa Bożego, przez szukanie żywego Boga też w sakramentach. I po drugie, jak Matka Boża zareagowała na to, co się stało? Zareagowała zgodą, ale jaką zgodą? Zgodą pełną wiary. Moi kochani, wczoraj był fragment czytany Ewangelii o Zachariaszu, nie było tutaj nagrania, ale był fragment Ewangelii o Zachariaszu, który dostał obietnicę od anioła Gabriela, ale co się wydarzyło? Zachariasz nie uwierzył. Zachariasz nie dowierzył tej obietnicy, tym słowom. Dlatego konsekwencją było to, że stracił mowę do momentu narodzin Jana Chrzciciela. Zachariasz nie uwierzył, Maryja uwierzyła. Można by powiedzieć, nawet jak tak patrzy się w ten tekst i jeszcze pamiętam ten wczorajszy, to można by powiedzieć, no ale jak to? Zachariasz zapytał, Maryja też zapytała, jak to się stanie. Zachariasz też zapytał, jak to się stanie? Moja żona już jest starą kobietą. I Maryja, i Zachariasz zapytali. No, siostry i bracia, kochani, nie musimy się tutaj jakby zatrzymywać na tym aż tak mocno, bo z tych słów może nie wszystko wynika. Natomiast no, nie możemy odmówić wiedzy Bożej, właśnie którą przekazywał anioł Gabriel i anioł w jednym i drugim przypadku Zachariaszowi i Maryi. W jednym przypadku, nawet jeśli Maryja zapytała, jak to się stanie, skoro nie znam męża, i w drugim przypadku, w którym Zachariasz pyta, jak to możliwe, skoro moja żona jest już stara. Anioł Gabriel, mając mądrość, którą Bóg daje, wiedział, że Zachariasz powątpiewał o tym, no po prostu nie wierzył temu. Pomimo tego, że słyszy, że widzi, że się przestraszył, strach na niego padł, dalej w to nie wierzy. Więc kochani, do nas należy wierzyć. Do nas należy wierzyć, ufać. Jan Paweł II, zostało to gdzieś odnalezione w jego notatkach, osobistych takich notatkach, pod datą 2 września 1962 roku zapisał takie jedno zdanie. Od pewnego miejsca trzeba opuszczać rachuby ludzkie i jakoś chwytać Boże wymiary każdej trudnej sprawy. Od pewnego miejsca trzeba opuszczać rachuby ludzkie. Od pewnego miejsca trzeba opuszczać rachuby ludzkie i chwytać Boże wymiary. Chwytać Boże wymiary. Właśnie Maryja tam w Nazarecie chwyciła Boże wymiary. Chwycił je też oczywiście wielokrotnie nasz święty Jan Paweł II. Chwytają je wszyscy ci, którzy są tak pięknie czujni na te anielskie zwiastowania. Więc życzmy tego sobie, żebyśmy w tej zwyczajności, która nas będzie zaskakiwała objawieniami Bożymi, ale wtedy, kiedy nam się wymykają te rachuby ludzkie, żebyśmy wtedy potrafili chwytać Boże wymiary. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Życzę błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.